oczekiwaniu na święta i w końcu wyjazd na wieś do babci Scarlett. Bo przez tą kwarantannę zatrzymało nas to wszystko i tak normalnie to co miesiąc byliśmy, prawda Scarlett? Tak. Taki dzień ponury. Ponury jesienno-zimowy dzień. Tak, najczęściej się zaczyna dzień Scarlett. Najpierw mleczko. Mleczko z kakaem i słodzone łyżeczką miodu, a później troszeczkę jak w brzuszku się zrobi więcej miejsca, albo rożek czekoladowy, albo bananek. Prawda Scarlett? Nie? I przeglądanie się w lusterneczku. Kto tu taki stanowczy był dzisiaj? O, aby całą czekoladkę, prawda, wygryźć. Czasami zostaje tylko taki koniuszek. Koniuszek, nieżywy koniuszek, bez oznak życia, bez czekolady. A czasami, jak jest bardziej głodna, no to wszystko znika. Proszę bardzo, widzieliście małego Bobasia, który mleczko pije? Widzieliście małego Bobasia, który pije mleko z butelki? Prosto z butelki dymi? Kto tu taki stanowczy dzisiaj był? Co? Znowu się zainteresowała rysowaniem, co jest bardzo dobrym znakiem, bo już od dawna nie chciała nic rysować, ani pisać długopisem, ani niczym. Kiedyś na samym początku, jak odkryła, co to jest rysowanie, to bardzo była zainteresowana, ale to było przez krótki okres czasu. 2-3 tygodnie, a później nic. No i wraca teraz. I coś tam rysuje sobie, nie Scarlett? Maleńsko małe, co tam rysujesz? Podzielisz się? Tak, przewracasz karteczkę i następny rysunek? Ojojoj. Pięknie rysujesz. Pięknie, tak. Ile radości. Ile radości z powodu czego? Piasku kinetycznego. Tak, Scarlett? I bach! Tak, bierz to ładnie, tak. O, jeszcze na ulubionym bloku. Bloku, który lśni i się mieni. To Scarlett lubi najbardziej. Tak. Zobacz, Nunia, widziałaś?
chce wypaść. No co tam się stało? No co tam się stało? Jest! Chciałaś? Ale śliczne. Wszystko dzisiaj, Scarlett, takie fioletowawe. Jak twój sweterek, twoja bluza. Prawda? Patrz, ukroimy na pół. Patrz, masz? Na pół ukrojone. Trzymaj nożyk. Mhm. Oj, spadł nożyk. Ktoś przyniesie ci. Już. Trzymaj go. Ja mam, Scarlett, też inny pomysł, propozycję. Zobacz. Co ty na to, jakbyśmy tutaj z powrotem rzucali i zrobimy znowu babkę. Co? Może być? Oj. Aha. Już od razu? Mhm. Scarlett, to jest superaśna zabawa. Tak. Nałożyłaś pełną miskę. A teraz w drugą, zobacz. Mamy trzy. Patrz, teraz druga jeszcze. Widziałaś? Tutaj. Pięknie. Ale się ciątko ładnie rozbawiło. O tak, tutaj. Widziałaś? Patrz. O tak. Mogę pożyczyć? Mogę pożyczyć tego? Zobacz, szufeleczka. Patrz, Scarlett. Widzisz? Zobacz, jak ładnie. Widziałaś? No. Pobudka, kochanie, powiedziała kangurzyca. Maleństwo otworzyło zaspane oczka. Oj, mamo, chciałbym jeszcze trochę pospać. Mruknęło sennie. Chyba nie zamierzasz przespać całego dnia? Spytała synka kangurzyca. Przegapisz ulubione śniadanko. Maleństwo ziewnęło sennie, ale brzuszek burczeniem dał znać o sobie, więc wygramoliło się z łóżka. Przewracamy karteczkę na następną stronę. Maleństwo zjadło śniadanko i żwawo zeskoczyło ze stołeczka. Mamo, czy będę mógł dzisiaj pobawić się w piaskownicy? Zapytało. Naturalnie, kochanie, odparła kangurzyca. Tylko najpierw weź swoje lekarstwo, dobrze? Maleństwo skrzywiło się, kiedy mama podsunęła mu łyżkę pod buzię. Błe! Prychnęło. Smakuje paskudnie. Niebieski, biały, pomarańczowy, żółty, czerwony, fioletowy, zielony, niebieski. Oh.